Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. No właśnie, dawno mnie tutaj nie było, co? Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, gdyż właśnie teraz oglądasz jubileuszowy odcinek. Odcinek, w którym dowiesz się o mnie coś, czego nie wiedziałeś jeszcze nigdy. Odcinek, który obiecałem wam z okazji 1000 lajków na Facebooku, a potem podbiłem challenge do 1000 subów na YouTubie. Jak się okazało, szybko daliście radę, za co wam ogromnie dziękuję. A co obiecałem wam w zamian? No obiecałem wam kawał muzycznej historii, jak to mały Jurek zaczynał grać na pianinie, fortepianie, jak to nogami nie dosięgał do ziemi, jak to potem grał w szkole jasełka, pierwsze wesele, pierwszą chałturę, jak to jakieś nagrania kiedyś robił. W dużym skrócie obiecałem wam kawał śmiesznych, trochę kompromitujących materiałów, ale tych może takich inspirujących, bo to po prostu odcinek, w którym pokażę wam w jaki sposób zaczynałem. Wiecie, gdzie jestem teraz, bo przecież oglądacie mnie wszakże, no 1000 subskrypcji na YouTubie to nie lada gratka. Więc odcinek, w którym pokazuję wam, jak zaczynałem swoją muzyczną karierę. I przede wszystkim chcę wam pokazać, że jakąś ciężką pracą, zaangażowaniem, zarwanymi nocami, no niemałą inwestycją, da się dojść do całkiem fajnego pułapu w tym, co się robi i w tym, co się kocha. No właśnie. Długo szukałem pomysłu, sposobu na ten odcinek. Zastanawiałem się, w jaki sposób wam to pokazać. Wiecie, że lubię być autentyczny w tym, co robię. Staram się być... no kurczę, staram się po prostu dać jak wam najwięcej wiedzy w tym, co robię. Mam nadzieję, że dobrze to odbieracie. Zresztą widzę po waszych lajkach, komentarzach, za co wam ogromnie dziękuję. Jest jedna rzecz, której o mnie nie wiedzieliście. Chciałem w życiu stworzyć swoją grubszą wizytówkę, czyli napisać książkę. Książka miała nosić roboczy tytuł Biblia Chałturnika. Na szczęście życie szybko zweryfikowało, że książka by się nie sprzedała, nie zarobiła na siebie, bo czasami załamuję ręce jak 50 zł za ustawienie equalizera i moją pomoc w opowiedzeniu o nim, do czego to jest w ogóle, to jest dla was bardzo dużo. Ach, załamuję ręce, więc 50 zł za książkę, o Jezu, jakie to byłyby pieniądze. Z drugiej strony kocham i szanuję tych, którzy wspierają mnie kupując produkty na sklepie i tak dalej. Ale nie o tym miało być. Książka, która zweryfikowała się sama i dobrze się tak może stało, bo napisałem właśnie tylko wstęp tej książki i główne punkty, o czym miałaby ona być. No właśnie, i we wstępie tej książki jest opisana cała moja muzyczna historia w takim skrócie, kondensacie. Nie wiem, czy widzicie za mną, tam już mam przygotowane stanowisko. Zrobiłem sobie takie stanowisko lektorskie. I właśnie teraz zamienię się za chwileczkę w lektora. Przeczytam wam 4-5 stron mojego wstępu do książki, którą zacząłem pisać, która doskonale, ten wstęp doskonale zobrazuje moje muzyczne początki. A po tym wstępie będą przebitki moich nagrań, moich piosenek, wspólnie się pośmiejemy, no i na koniec będzie fajne kilkuzdaniowe podsumowanie. Więc ja się zamieniam w lektora, zapraszam cię serdecznie, koniecznie subskrybuj, lajkuj odcinki, bądź ze mną z Akademii Keyboardu i pomóż w rozwoju kanału. Będzie dużo nowości już niebawem dla was, więc lektor Jerzy. Biblia Chałturnika. Rozdział pierwszy. Moje początki kariery, czyli jak zaczynałem ja. Moja przygoda z muzyką zaczęła się, gdy miałem 6 lat. Wtedy to właśnie ojciec zapisał mnie do ogniska muzycznego. Fizyczny kontakt z instrumentem miałem od najmłodszych lat. W domu były zawsze jakieś klawisze, więc można powiedzieć, że miałem lepszy start. Dzięki temu, że starszy brat jak i ojciec grali na instrumentach, wykształcał mi się słuch. Lub więdły uszy. Tak, skórka przesiąkała od najmłodszych lat. W czasach szkoły podstawowej pojawiły się pierwsze sprzeciwy. Jeszcze dobrze nie zacząłem, a już się buntowałem. Nie do końca rozumiałem, dlaczego mam więcej obowiązków niż moi rówieśnicy. Raz w tygodniu jeździliśmy na zajęcia z gry na pianinie. No i codziennie musiałem ćwiczyć.
Często zadawałem sobie pytanie, a potem ojcu: tato, dlaczego koledzy po lekcjach grają w piłkę na podwórku, a ja muszę grać na pianinie? Pytałem. Na co on odpowiadał: zobaczysz kiedyś, synku. Oni będą tylko dalej grać w piłkę, a ty będziesz miał z tego chleb. I będą ci zazdrościć. Jak już się pewnie domyśliłeś, nie zawsze chciałem grać z uśmiechem na ustach. Ba, powiem nawet, że byłem trochę przymuszany do grania. Nauczyciel, jak i ojciec, byli wymagający. Sporo łez poleciało nad klawiaturą. Dzisiaj jestem im za to dozgonnie wdzięczny. Przecież w weekend można zarobić tyle, ile inni przez cały miesiąc. Jak dziś, pamiętam moje pierwsze koncerty, gdy siedząc na krześle przy pianinie, nogami nie dosięgałem do pedałów. Miałem wtedy 7 lat. W czasach szkoły podstawowej stawiałem pierwsze kroki w grze na keyboardzie. Chętnie występowałem na jasełkach, przedstawieniach szkolnych i apelach. W klasach 4-6 dodatkowo prowadziłem dyskoteki szkolne. Z domu zabierałem moją komunijną wieżę, Aiwa. Od brata pożyczałem CD player, a nagłośnienie udostępniała nam szkoła. Najpierw Unitry, potem dostaliśmy LDM-y. To było coś! Zdobyte wtedy doświadczenie i kontakt ze sprzętem było bezcenne. Dołączyłem również do dużego zespołu instrumentalnego Campanello, w którym byłem basistą. Na keyboardzie. Gimnazjum. Ach, gimnazjum, cóż to były za czasy. Mieliśmy wtedy szkolny zespół, w którym byłem klawiszowcem. Muzyka tego zespołu opierała się właśnie o keyboard. Byłem jedynym chłopakiem wśród kilkunastu innych dziewczyn. Wiecie, co było najlepsze? Długa przerwa. Miałem dostęp do jedynego pianina w szkole. Siadałem i grałem. A niezliczone ilości dziewczyn podchodziły, zerkały i uśmiechały się. Potem dowiesz się, że to w naszej branży niekoniecznie najlepsze zjawisko. Spodobało mi się bycie w centrum uwagi. Uczestniczyłem w wielu koncertach, w wielu konkursach instrumentalnych, odnosząc liczne sukcesy. Pamiętam, jak byliśmy na przeglądzie kolęd. Nie zapomnę tego przyszywającego spojrzenia jury, które spoglądało na klawiaturę patrząc, czy aby na pewno gram, a nie udaję. Duma mnie rozpierała. Po dziś dzień nie korzystam z żadnych gotowych podkładów MIDI i MP3. Dotarłem wtedy do momentu, w którym posiadany instrument, to jest Yamaha PSR410, zaczął mnie ograniczać. Niestety sytuacja rodzinna, w jakiej się znajdowałem, nie pozwalała na zakup nowego instrumentu. Ojciec umarł, gdy miałem 13 lat. I wraz z bratem utrzymywaliśmy się tylko z renty rodzinnej. Dzięki pomocy jednego z radnych, do którego napisałem, udało się zorganizować akcję zbiórki pieniędzy. Przez to, że zawsze starałem się udzielać moją muzyką i zaangażowaniem, gdzie tylko się dało, byłem dość znany lokalnej społeczności. Szybko udało się zebrać wymaganą kwotę. Zakupiłem Rolanda E50. Byłem tak zafascynowany nowym instrumentem, że 2 dni nie poszedłem do szkoły. Pod koniec liceum przeprowadziłem się do większego miasta. Niedługo potem dostałem propozycję prowadzenia dancingów w lokalnej restauracji. Była to środa, a w sobotę miała odbyć się impreza. Ani ja, ani właściciel lokalu nie wiedzieliśmy, co z tego wyjdzie. Długo się nie zastanawiałem i szybko się zgodziłem. To był dla mnie przełom i punkt zwrotny. Musiałem opracować repertuar. Grać umiałem, ale co ze śpiewaniem? Też się musiałem sporo nauczyć. Dobrze, że praktykowałem trochę w gimnazjum i liceum. Było ciut łatwiej. Nie miałem również nagłośnienia i mikrofonu. Nawet nie myślałem o żadnym oświetleniu. To nie był mój poziom. Zacząłem szukać sprzętu. Tak się złożyło, że dobry znajomy miał do sprzedania nagłośnienie. 2 pasywne kolumny Yamaha S15E i Power Mixer Yamaha EMX66M wraz ze statywami i okablowaniem. Spełnienie marzeń i wrota do przyszłości! Całość kosztowała 1200 zł. Miałem tylko połowę z wymaganej kwoty, a resztę obiecałem zapłacić w 2 cotygodniowych ratach. Udało się nabyć sprzęt. Za jeden dancing miałem dostawać 250 zł. Do imprezy przygotowywałem się cały czas. Chciałem pokazać się z jak najlepszej strony. 2 dni nie było mnie w szkole. Do soboty opracowałem około 60 utworów. Musiało wystarczyć. Wieczór. Stres mnie zjadał.
Przyjechałem godzinę wcześniej rozłożyć sprzęt i przygotować się. Zacząłem o 20. Przedstawiłem się, zaprosiłem do wspólnej zabawy. Występowałem jako One Man Band. Najpierw jakaś balladka, potem coraz szybsze utwory. Im więcej par na parkiecie, tym miałem większego powera do pracy. Z każdą imprezą restauracji odwiedzało coraz więcej osób. Czułem się częścią tego sukcesu, ale ciągle było mi mało. W międzyczasie próby z wokalistkami, aż znalazłem tą, z którą byłem gotowy założyć zespół. Dziesiątki godzin naszego wolnego czasu poświęciliśmy na próby i doszlifowanie repertuaru. Przygotowaliśmy 90 utworów, które naszym zdaniem miałyby najlepiej sprawdzać się na imprezach. Niedługo potem dostaliśmy pierwszą propozycję zagrania wesela. Nie mogłem odpuścić, chociaż mocno się martwiłem, jak ja sobie dam radę. Długo się nie zastanawiałem i przyjęliśmy pierwsze zlecenie. Znowu pojawił się problem. Nie mam przygotowanej umowy. Im dalej zgłębiałem się w tematykę branży, tym coraz bardziej uświadamiałem sobie, jak daleko jestem w dupie i ile mi jeszcze wszystkiego brakuje. Sprzętu, wiedzy, repertuaru. Zakasałem rękawy, przygotowałem umowę. W dzisiejszych czasach nie było to problemem, gdyż dostęp do wiedzy w internecie jest na wyciągnięcie ręki. Sporo poczytałem i podglądałem inne umowy, po czym wybrałem najlepsze punkty i skleiłem swoją. Z perspektywy czasu na pewno nie była ona idealna, ale jak powinna wyglądać dobrze sporządzona umowa, dowiesz się w innym rozdziale książki. Nadszedł ten dzień. Pierwsze poważne zlecenie. Nasza chwila prawdy. Wiecie, co było najgorsze? To, że przez totalny brak weselnego doświadczenia zjadał mnie stres. Dokładnie identyczny jak ten z pierwszych koncertów przy fortepianie, gdy nogami nie dosięgałem jeszcze do ziemi. Ostatni raz na weselu byłem tylko jako dziecko i niewiele z tego pamiętałem. To już się dzieje. Marsz na wejście. Toasty. Stolaty i życzenia. Uff, jakoś to poszło. Obiad, a tuż po nim zaproszenie gości i młodej pary na pierwszy taniec. Brawa dla młodych! Wszystko idzie po naszej myśli. Przyszła kolej na nas. Pierwszy blok muzyczny i znowu on. Ogromny stres. Nie możemy dać plamy, przecież od pierwszego bloku utworów i jakości ich wykonania zależy to, jak nasi goście będą nas odbierać przez całe wesele. Postawiliśmy na najbardziej znane i taneczne, topowe polskie szlagiery. Strzał w dziesiątkę. Od samego początku trwała zabawa w najlepsze. 5 utworów i ulga. Podczas przerwy wyszedłem na zewnątrz ochłonąć. Szybko zaczepili mnie przemili goście weselni i pozytywnie zaskoczyli swoim komentarzem. Dziwili się, w jaki sposób tak młody zespół. Mieliśmy przecież po 19 lat. Może tak dobrze grać i bawić gości. Moje ego zostało połaskotane. Następny ciężki moment to były oczepiny. Pozwólcie, że sekretów historii, która pisze się po północy, zdradzał nie będę. Ogólnie wesele bardzo udane na tyle, że z tego wesela wpadło nam następne. Więc nie tylko my czuliśmy, że było dobrze. Potem kilka mniejszych i większych imprez, które udało się złapać dzięki poczcie pantoflowej. Siemaneczko, jestem w dolnym prawym rogu. Cześć! To jest odcinek o mojej historii. Na Facebooka wrzuciłem surówkę bez tego wideokomentarza, który właśnie teraz widzicie. Postanowiłem, że na YouTubie wielu ludzi, którzy trafia na ten kanał po raz pierwszy, do pewnych tematów może mieć zastrzeżenia, dużo rzeczy o mnie nie wiedzieć, a ci facebookowicze, którzy są ze mną lat już kilka, bo no, Akademia Keyboardu istnieje już 1,5, natomiast Oasis i ta moja historia, mój prywatny profil, no to już jest 5-7 lat i wielu ludzi obserwuje mnie od samego początku. Oni po prostu wiedzą, widzieli ten progres, wiedzą dużo więcej. Tam na fanpage Akademii Keyboardu wrzuciłem surówkę bez wideokomentarza, więc tam też Cię zapraszam, możesz obejrzeć bez mojego tutaj wtrącania się. A tutaj pogadamy o wielu szczegółach, których nie ma ujętych w filmie, o kwestii finansowej, której nie ma ujętej w filmie, o kwestii samozaparcia, o tym, co było źle. Pokażę Wam na zdjęciach, które będą za chwileczkę, błędy, których bym dzisiaj nie popełnił i których Ty nie popełniaj, przyszły młody chałturniku.
Od samego początku, więc no i jeszcze na koniec właśnie ostrzegam, będzie śmiesznie, będzie interesująco, ciekawie, więc przygotuj popcorn, piwko, a piwko twoje paliwko. W każdym bądź razie subuj kanał, zaczynamy. Tu przed chwileczką było zbliżenie na klawisze, które mogliście zobaczyć na kadrze od samego początku w moim domu. Ten kadr nie był przypadkowy, a tutaj już widzimy małego Jureczka, który nigdy nie bał się nowych wyzwań, więc pani pomyślała, że jako jedyny w klasie będę rapował. Zdarzyć się, raz jest miło odlotowo, a nie kiedy przypadkowo, bo przypadek sprawił, że nie umiałem czytać tekst. Tak, tak, kolanka chodziły już w rytm, natomiast ręce no nie do końca, ale co tam ręce. I tutaj jedne z pierwszych jasełek. Jak się okazało, kiedy mały Jureczek, a raczej jego tato, pochwalił się w szkole, że synek gra na keyboardzie i bardzo by chciał się pokazać klasie, no to jak się raz pokazał, to pani stwierdziła, że wyśle Jureczka na wszystkie jasełka. Tam były koncerty z okazji niepodległości. No wszystko, co się dało, gdzie można było coś zagrać, to Jureczek był na tych koncertach. I powiem wam szczerze, mi się to bardzo, bardzo podobało, choć do wielu tematów na tamtym etapie musiałem się mocno przygotowywać. Tutaj spójrzcie, książka, może nie widać. Białe Boże Narodzenie, mam ją do dzisiaj. Proste nuty, cicha noc. Czytałem z nut, grałem na keyboardzie. Dzisiaj można to robić z zamkniętymi oczami, ale wtedy było to ogromne wyzwanie. Po mojej prawej stronie, tego nie widać na filmie, siedziało ze 120 dzieciaków malutkich, gadających, ale to dla mnie byli rówieśnicy, którzy konkurowali ze mną w wielu tematach, a jeszcze bardziej wpływali na mój wewnętrzny poziom stresu. Tak jak było na początku w historii mojej, którą czytałem, jeździłem na zajęcia do ogniska muzycznego. Nie nazywajcie tego szkołą muzyczną, chociaż gdzieś tam nawet czasami ja mogę to tak nazywać. To jest błąd. Ognisko muzyczne to takie muzyczne przedszkole. Natomiast mając takie ambitnego nauczyciela, świętej pamięci panią nauczyciel, którą kochałem jak własną matkę praktycznie, ona była bardzo, bardzo ambitna i tą ambicję chciała przelać na mnie. Uwierzcie mi, dużo łez wylałem w domu nad klawiaturą, ale efekty tego praktycznie, no widać do dzisiaj. Nie zostałem zawodowym pianistą, bo gdyby mój świętej pamięci ojciec żył do dzisiaj, ja pewnie poszedłbym na studia muzyczne i grał zupełnie inne tematy. Natomiast kończąc ognisko muzyczne w wieku lat 13, ja grałem polonezę Chopina B-dur, no po prostu bardzo ładnie, jak na wiek, w którym wtedy byłem. Ale tutaj macie chyba, nie wiem, 10 lat miałem może. To był na pewno jeden z pierwszych koncertów na Wzgórzu Zamkowym. Takie bardziej prestiżowe miejsce, bo foteczka w moim wstępie, taka żółta, gdzie nie dosięgałem nogami do ziemi, a buty miałem pożyczone od chyba starszego brata w dużo większym rozmiarze, z napchaną gazetą. No takie były realia niestety. To był mój pierwszy koncert. Tutaj już miałem jakieś doświadczenie. Rok później, zdaje się, a może wcześniej? Chyba później. Niestety daty na filmach mi się nie uchowały.
tutaj rok 2005 było na początku czytana moja historia. To jest właśnie ten okres, gdy już Keyboard, zespół muzyczny bez nazwy, to był taki zespół nasz szkolny, gdzie byłem jedynym ogórkiem i same dziewczyny, tutaj nawet w dolnym prawym rogu widać koleżankę. Duma, uśmiech na ustach, to było na jednym z koncertów już. Jamaszka, domowa jeszcze PSRK 410 na scenie. Bujne miałem włosy, złośliwy wyraz twarzy, taki no jak mi się robi fotkę, nie z niepoznaki, no został do dzisiaj, chociaż teraz będąc bardziej medialnym lubię się uśmiechać dużo lepiej. Tak, tak, w mojej historii były również Rolandy na tym zdjęciu, Roland E16. PSR 410 uległa awarii do tego stopnia, że mój brat postanowił wyrzucić ją na śmietnik po którejś próbie tam naprawy przez elektronika. No nieważne, nie było takiej technologii jak dzisiaj, więc po prostu poszło na śmietnik, a ja zostałem z Rolandem E16, który był pożyczony od założycielki zespołu właśnie muzycznego w gimnazjum bez nazwy, więc Rolanda też łykałem, tą szlachetną Polkę. Pamiętam do dzisiaj. Zresztą będzie podobna później. I tutaj znowu gimnazjum, 2006 rok, tu bodajże chyba występ na jakimś koncercie noworocznym albo jakaś wielka orkiestra świątecznej pomocy. Coś w ten deseń, na pewno co roku grałem. Za duże spodnie, za duża kamizelka, garnitur po starszym bracie. W chacie się wszakże nie przelewało. I to zdjęcie pozostaje w mojej ogromnej pamięci do dzisiaj wszystkim, a w szczególności panu Andrzejowi Sitarskiemu, któremu do dzisiaj dziękuję. Jestem mega wdzięczny. To jest moment, gdzie mamy imprezę, gdzie wręczono mi, no wręczono, ja sobie tego Rolanda kupiłem za pieniądze, które zgromadziliśmy, ale zrobiliśmy pod media w ramach podzięki dla wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. Przypomnę, napisałem do najpierw burmistrza miasta, gdzieś tam bez odzewu, potem za drugim razem do radnego miasta, który się udzielał zawsze tak charytatywnie o pomoc, wsparcie jakieś, żebyśmy zrobili zbiórkę. Ja się zobowiązałem grać wszelkie jakieś tam koncerty, gdzieś tam w restauracjach, zjazdach, nieważne. Bezinteresownie gość pomógł, zrobił zbiórkę, udało się uzbierać 3800 zł. Mogliśmy zbiórkę ciągnąć nadal, natomiast ja się naoglądałem mocno prezentacji tego modelu, napaliłem się na niego, był w Lubinie do kupienia w sklepie Pianoforte, zresztą pana Mirka też pozdrawiam, bodajże 3800 kosztował właśnie tyle, ile udało się uzbierać i no i stałem się posiadaczem 50-tki, którą no, pamiętam do dzisiaj, rewelacyjny instrument, do dzisiaj Genos nie ma takich możliwości edycji stylów, jakie były chociażby w Rolandzie 50 i ten wizualny sekwenser, którego brakuje nam w Yamaszkach po dziś dzień. A no jeszcze na dole po lewej stronie głośnik od wieży Aiwa. Będzie o nim później, była ze mną nawet na scenie weselnej. Robiła jako całkiem dobre nagłośnienie, komunijna. Tej foty nie będę komentował. Okej, tutaj pierwszy Sylwester. 20 rok, na scenie Power Mixer EMX66M, o którym było w historii, E50, segregator z tekstami, Jureczek z bujną fryzurą, Prodep TT1, który wyczytałem na instrumenty klawiszowe, kom ktoś polecał, do dzisiaj mam go, wtedy go już rewelacyjnie chwaliłem, śmiali się ze mnie ludzie, a do dzisiaj go rekomenduję wszystkim początkującym wokalistom, czy też klawiszowcom, chociaż wiadomo, mikrofon nie dobiera się tam do się, bo się go rekomenduje tylko do barwy głosu, prawda? Natomiast no, w tej cenie rewelacyjny zakup, po dziś dzień zresztą ten egzemplarz mi służy bezawaryjnie, więc zobaczcie, co się będzie działo dalej. 24 cale Asus po prawej, spójrzcie na sam dół, oczywiście spodenki trochę przyduże, niebieskie pikulaczki, kable czarne, nie widziałem białych przedłużaczy, to bardzo dobrze, ale spójrzcie na sam dół zdjęcia, to takie kwadratowe ze szkłem na froncie, to był stroboskop o olbrzymiej mocy, to było moje jedyne oświetlenie na tego Sylwestra, wyobraźcie sobie ciemną salę w nocy i rażący po oczach walący stroboskop, no na szczęście ustawiłem go
w sufit, ale sala była mała. Dzisiaj nie wytrzymałbym chyba dłużej ze mną na tej sali niż 3 minuty. A ludziom tak się podobało, że wróciłem tam za rok. Jak się dobrze przypatrzycie na Power Mixer, tam mruga taka czerwona dioda. To oczywiście limiter. W tamtych czasach na tamtym sprzęcie grałem pod korek, wiedziałem, że to taki sprzęt, ładnie powiedziawszy, niezajebliwy. Wszakże Yamaha S15E i MX66M to był nie lada sprzęt na tamte czasy. No i oczywiście tańczący kolega, którego pozdrawiam, on wie, że on, ale pewnie nie ogląda. Na filmie na szczęście nie widać twarzy, no i ten ambitny repertuar. To był hit tamtych lat. Pierwsze wesele w życiu. Roland T50, 100% ze stylów, twarze zamazane. Posłuchajcie tego wokalu. W ogóle, jaka tragiczna jakość śpiewu, masakra. Dzisiaj jest dużo lepiej. Koleczka. Dzisiaj na takim instrumencie nie mógłbym grać. E50 dla mnie brzmiała na tamte lata, jak miałem ją jako nową, rewelacyjnie, realistycznie. Dzisiaj brzmi przy cukierkowym brzmieniu Yamahy, nazwę to brzmienie surowym i kwaśnym. Ona po prostu była charakterystyczna, zresztą jak perkusje w Rolandach i ten werbel. Cały czas pełny parkiet. Ja byłem mega przerażony na początku tym, co się działo, ale potem trochę zluzowałem. Szczególnie już po 12 godzinie czułem, że po prostu kupiliśmy imprezę. Ludziom mega się to podobało, naprawdę. Byliśmy wtedy młodzi, mieliśmy 19 lat. I nie było breaka. Jak dobrze będzie z rana, mnie gorzej też wieczora, to jeszcze lepsza pora. I zakończenie? I uwaga, tutaj pierwsze nowości i od razu bogaty komentarz do tego. Na dole oczywiście dymiareczka. Pamiętam skanik 1500 W, który kupiłem sobie razem z Tyrosem 4, ale po lewej stronie widzicie Power Mixer. Power Mixer EMX5016CF, który używałem po dziś dzień, praktycznie do dzisiaj zresztą służy w garażu jako awaryjka. Spójrzcie, na dole Tyros, bo był większy, ładniejszy, na górze 50 była ciągle ze mną. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie zdążyłem przerobić całego repertuaru. Ja Tyrosa kupiłem w listopadzie 2011 roku. Marzyłem o tym instrumencie, próbowałem. No oczywiście on kosztował wtedy, pamiętam, 12 700 zł. Na tamte czasy to były olbrzymie pieniądze. Nie miałem w gotówce prawie że nic, chciałem go wziąć na raty. Lecz, uwaga, i tutaj wszystko działa pod górę. Państwo polskie
nie uwzględniało renty rodzinnej jako przychód. Praktycznie po dziś dzień, no dzisiaj jest trochę może lepiej, ale po dziś dzień praktycznie nie uwzględnia tego jako przychód, czy też no dochód, bo przychód to przychód, prawda? Jako dochód. I to się praktycznie nie liczyło do żadnej zdolności kredytowej. Żeby wziąć ten instrument, musiałem zaciągnąć kredyt gotówkowy w banku, w którym miałem konto od 18 roku życia i tam ta renta wpływała. Bank widział, że jest to regularne. Musiałem przedłożyć zaświadczenie z ZUS-u, że jeszcze do końca tam nauki, to już był okres, że miałem 19, więc to były studia, takie pseudo studia. Najpierw była uczelnia wyższa, potem takie szkółki smarowania chleba, jak to nazywam, żeby płacili tylko rentę. Przedkładałem papiery. Co roku miałem tą rentę po prostu odnawianą. Ale musiałem mieć jeszcze dwóch żyrantów do tego kredytu. I było to mega wyzwanie, żeby w ogóle w tak młodym wieku wziąć tak olbrzymie dla mnie pieniądze i spłacać ratę. Rata wychodziła, pamiętam, 630 zł, kredyt miałem, nie wiem, 5 czy 6 lat wzięty. Do tego Tyrosa 4 wziąłem właśnie w kredycie, jeszcze power mixer, dymiarkę i statyw Spidera, a potem kupiłem troszkę oświetlenia, bo już się wypłukałem z pieniążków, które miałem w kredycie. Ale jeszcze jedna uwaga. To samo, co dzisiaj mówiłem o efekcie Genosa, kiedy z Genosa przesiadacie się na z Tyrosa przesiadacie się na Genosa czy z Esek. Genos brzmiał tak stłumienie, ale on jest taki w rzeczywistości bardziej naturalny i tak dalej. Wszystko nazywałem syndromem Genosa. Jeśli nie widziałeś, to obejrzyj odcinek o syndromie Genosa. Ja tutaj miałem syndrom Tyrosa. Słuchajcie, ja byłem zakochany w tej E50. Tyros 4 leżał 2 miesiące, ja nie mogłem na niego patrzeć. Słuchajcie, to była takie wewnętrzna kłótnia, wewnętrzne ja się ze mną biło w środku. Mówi, kurczę, Jerzy, tyle pieniędzy na to wydałeś, kredyt ciężki, a mi ten Tyros w ogóle nie grał. W ogóle. Przy E50 mówię, Jezus, jakie to jest nierealistyczne. I wiecie, w czym był problem? W moim głowie, w moim myśleniu, w mojej kwestii przestawienia się. A jeszcze większy był problem w wykorzystaniu instrumentu. Ja po prostu nie potrafiłem dobrze użyć breaka, bo w E50 chyba nie było nawet. Dobrze robić przejść, nie miałem tego feelingu, jakaś inna klawiatura. No w ogóle inny system operacyjny, wszystko było dla mnie nowe. Co więcej, wsypałem się w tworzenie repertuaru opartego o banki rejestracyjne. Jak zobaczycie na tym zdjęciu, od 1 do 8 mam 7 wybraną. Zrobiłem sobie repertuar, bank pierwszy, 8 utworów. I wiecie co, no musiałem mieć kartkę, właśnie tą przed sobą, na E50. Tam była informacja, jaki bank, jaka piosenka. Musiałem to sobie wypisać, wydrukować. Potem, jak już opracowałem swój autorski system przerabiania repertuaru, jedna rejestracja, jedna piosenka, musiałem te rejestracje wszystkie wyciągać z tych banków, czyścić, usuwać roboty 3 razy więcej niż jak zrobiłbym to od samego początku. No i wtedy, później, kilka lat to w sumie było później, wyrzuciłem segregator i wyrzuciłem tą białą kartkę. Na tą imprezę przyjechałem z segregatorem z tekstami, w tym segregatorze były napisane akordy, a do tego miałem rejestracje opisane na kartce na E50. Trochę repertuaru wykonywałem na E50, trochę na Tyrosie 4, bo powoli się do niego po tych 2-3 miesiącach zacząłem przekonywać. Hold me, darling. A no i w tle Diana. W tle tych zdjęć będziecie słuchać moje nagrania. Chcę wam pokazać jeszcze, w jaki sposób zmieniał się mój wokal. Do dzisiaj zresztą się zmienia, bo słuchaliście nowych nagrań. Ja nigdy nie będę zawodowym wokalistą, nigdy nie będę profesjonalistą. Nie mam barwy głosu, brakuje mi techniki, ale na te chałturki, jak to mówią, jest nawet 3 na 5. Posłuchajcie, było kiedyś zatkany nos, zła emisja głosu. No mam taką budowę konstrukcji nosa niestety i tej całej mojej twarzoczaszki, że tak to brzmi, ale robiłem wtedy ogrom po prostu takich kategorycznych błędów wokalnych, że masakra. Wszystko brzmi, jakbym po prostu zatkał nos i śpiewał. No i jeszcze pod lewą nogą przełącznik od dymiarki, no i oczywiście komunijna wieża Iwa, która robiła mi jako całkiem dobry odsłuch. Dobra, kolejna fota i tutaj już ogromna zjebka. Białe przedłużacze. Wszakże nie było innych. To raz, a może było inne, ja po prostu na to wtedy nie zwracałem uwagi. Nie miałem żadnej świadomości w ogóle wyglądu scenicznego. Podobał mi się Tyros, było to dla mnie pro, ale nie miałem statywu na mikrofon dodatkowego, chociaż zresztą pamiętam, że jako E50 była na górze, to za ciężko było zakręcić to ramię, żeby, wiecie, no,
nie opuścić tego instrumentu za nisko, żeby coś na wyświetlaczu Tyrosa widać, więc też to było niemożliwe. Ale poczucia wyglądu scenicznego na tamte lata prawie że nie miałem. Lecz spójrzcie na tą koszulę, ona się będzie powtarzać. I oczywiście Komunijna wieża Iowa dalej się powtarza, ale spójrzcie, progres, rok później, wyświetlacz z tekstami. Chociaż je 50 jeszcze na górze. With all your might, oh. Słyszycie ten wokalizer? Dzisiaj uczę was, jak poprawnie go ustawić. Wtedy nie było kogoś takiego, kto mi powiedział, jak to ustawić. Ba, wtedy mało było ludzi, którzy mieli Tyrosa 4. Ja go kupiłem jako jeden z pierwszych. Diana. W mojej okolicy chłopaki puszczali midy na instrumentach dużo gorszych niż E50. Pojawiła się na scenie tetka ze światłami, no i tak ten idealnie naciągnięty biały przedłużacz z listwą. Dzisiaj bym was za to skarcił i popularnie mówiąc, zjebał. Wtedy nie miałem żadnego poczucia i tak to właśnie wyglądało, ale posłuchajcie Alibaby na Krokotwiście, grany zresztą przeze mnie. Do dzisiaj w tej samej wersji. Trzynasty rok, kolejne wesele. Wtedy nazywaliśmy się zespół Kolor. Fajna nazwa, nie? Bardzo popularna w tamtych czasach. I pierwsze inspiracje Wonkenem. Przelane na Tyrosie 4, no bo wszakże Wonken grał zawsze na tych Tyrosach. Mi się to tak podobało, zawsze chorowałem. Każdą prezentację oglądałem, zresztą wy pewnie też. Aż w końcu marzenia stały się rzeczywistością. Na scenie stoi Tyros 4. A ja jakieś tam drobne zagrywki już wtedy miałem. Kolejna imprezka, może wcześniejsza niż to wesele, to była impreza mała rodzinna, 40 znajomego, więc był luźny ubiór. Ale spójrzcie, kable, które wiszą za 50, mogłem doskonale schować w statyw, ale wisiały sobie luzem, zero poczucia jakiegokolwiek smaku. Widzę dymiarka pod spodem już inna, bo ten skanik 1500 się szybko zepsuł, oczywiście z winy użytkownika, gwarancje mi nie uznali, co było dla mnie mega ciosem. Komunijna wieża Iowa stoi, bo uznałem, że odsłuchy nie są potrzebne, stoi tam pod ścianą. No i cóż, statyw ze światłami, kable. Naciągnięte jak naciągnięte, dzisiaj oczywiście zrobiłbym to inaczej, nawet mając taki statyw w kształcie litery T. Na prawej po stoliku profesjonalny 3x1 watt double derby. No i w tle najważniejsza piosenka. W Peru zmienić deszcz grupy Universe. To jest jedno z pierwszych nagrań, jakie nagrałem na Tyrosie 4 dla mojej kochanej żony, która wspierała mnie od samego początku. Tak mało miałaś lat. Szkoda, że przez nos. To ty. Spójrzcie na fotę z 2014 roku. Scena jak scena, nic się nie zmieniło. Tutaj już jako zespół Optimals z inną zupełnie wokalistką. Brat miał JBL JTRX 125. Stwierdziłem, że będą robić jako subwoofer. Wziąłem do tego końcówkę ADS-a, bodajże LX 1100. Uciem ją na krosie na 80 Hz. Wysłałem sygnał z PR Mixera i... Ależ to brumiało na scenie. Sala była na 30 osób, słuchajcie. Masakra. I znowu biały przedłużacz za mną. Zobaczcie. 14 rok. Kolejna impreza. Stworzyłaś nowy ład. Ale już miałem brudkę. To ty. Andrzejki. 2014 rok w mojej miejscowości. Szeroko rozstawione paczki. Duża sala. Tutaj już coś wiedziałem. Joteriksy po środku. Grające chyba pełnym pasmem. Dzisiaj oczywiście za takie ustawienie was bym... No, skarcił, bo robi to totalny grzebień
częstotliwościowy na środku sali, nie da się wręcz tego słuchać, ale na tamte czasy no nic lepszego nie było. Z racji takiej, że reflektorów było więcej niż 4 miejsca na statywie, to dwa stoją na ziemi i świecą w sufit. A no wtedy, przepraszam, wtedy pojawił się laser, który świecił na zielono gdzieś po całej sali albo po suficie. Laser kupiony w Lombardzie bodajże. Polowałem takie akcje. Nie było pieniędzy na nowy sprzęt. Raty za Tyrosa były drogie. Zarabiałem wtedy 1000 zł, czy nie no, wtedy już zarabiałem 1500, dorabiając u kuzyna w sklepie, a renty rodzinne miałem 1800 zł, około 2000. Mieszkałem sam w Lublinie, mieszkanie mi kosztowało miesięcznie tysiaka, miałem samochód na utrzymaniu, paliwo do dziewczyny kosztowało bardzo dużo pieniędzy wtedy, to było 2 litry benzyna, samochód Honda Accord mało nie paliła. Na mój portfel to były spore obciążenia i pamiętam, że pierwsze ocena samochód zapłaciłem 1500 zł, gdzie miesięcznie zarabiałem właśnie tyle. Jak nigdy nikt. Zobaczcie, 2014 rok, studio zespołu Optimals. Już zrobiłem sobie panele z wełny akustycznej, które mam do dzisiaj w studio. Rewelacyjnie się sprawdzałem, zrobiłem je samemu, jestem z tego bardzo dumny. No, samemu, z pomocą żony, za to dziękuję. Ale wyszło to naprawdę grosze, a dzisiaj takie panele są sprzedawane po stówce za sztukę. Nie różnią się niczym od tych sprzedawanych. No na soku Hortex nie będę komentował, świadomości żywieniowej nie było wtedy żadnej, ale pojawiły się Logitechy Z5500, które kupiłem przy okazji wyjazdu do wujka chrzestnego, któremu chciałem się pochwalić nowym klawiszem. Zapomniałem wtedy tylko, że ten klawisz nie ma głośników. No i 600 km od domu wydałem całe pieniądze, żeby kupić sobie Z5500. Na tamte czasy rewelacyjne głośniki. Grały głośno, że hej. Nadpaliłem w nich cewki, na końcu trochę pierdziały, ale to nie miało znaczenia. Wiecie, co było najgorsze? Że tutaj na wyświetlaczu na telewizorze, który używam też do dzisiaj, macie wtyczki od Focusrite'a. Taki zestaw, który dodawano do interfejsu. Wtedy już go kupiłem oczywiście. Już były czasy, że inwestowałem w dobry sprzęt. Miałem świadomość. Dużo czytałem, dużo się uczyłem. Natomiast podstawową świadomością był jej brak, jeśli chodzi o monitory studyjne, których tutaj nie ma. Kupiłem je tam rok, dwa później. Na tych Logitechach Z5500 nie dało się ukręcić żadnego sensownego brzmienia, które potem ktoś mógł posłuchać gdziekolwiek. Naprawdę. Subwoofer plus satelitki. Tam nie było góry, stonowany środek. To wszystko grało mi dobrze, ale gdzieś to potem puściłem, podkręcałem tą górę, to aż trzeszczało po uszach. No niestety, monitory studyjne przy robocie, przy nagraniach, to podstawa. Ale łupało fajnie! To ty. Pierwszy i ostatni koncert plenerowy. Zobaczcie, nad głową miałem tetkę ze światłami, tam chyba znowu wisi biały przedłużacz z tyłu. Ale wiecie, co jest najgorsze? To, że te światło ustawiłem za sobą. I w zielonej kolorystyce i żółto-zielonej, jak były te kolory, olbrzymia ilość robactwa, komarów. Nie zapomnę tego do dzisiaj. Oblatywało mnie, obklejało się o mnie, właziło. Słuchajcie, właziło pod klawisze i jeden robaczek wlazł do tego stopnia, że na przycisku stop start, który migał, tam chodził sobie ten mały robaczek, jakaś mała muszka tam wlazła, więc nie chcę wiedzieć, ile było w instrumencie. Zresztą potem jak wymieniłem breaka, to się przekonałem, że było tych robaków kilkanaście. Więc współczuję tym, którzy grają takie festyny. To wtedy zarobiłem 400 zł, 500. Nie było to ani trochę warte tego, co odniosłem straty w sprzęcie tak naprawdę. A jeszcze jest najgorsze, wiecie co? To, że poprosiłem żonę już wtedy, żeby mnie spsikała offem. Nigdy tego nie róbcie nad instrumentem. Off wyżarł mi klawisze, pojawiły się na nim takie białe przebarwienia, bardziej matowe. Potem musiałem te klawisze wszystkie polerować. I no i na lakierze się zrobiło to samo. Masakra. Nie polecam. Lecz po tym festynie zagraliśmy Sylwestra. Właśnie w Rudawie. Okej, 2014 rok, tutaj też bardzo ważny dla nas moment. Jako zespół Optimals zostaliśmy zaproszeni na... No właśnie, zostaliśmy poproszeni o zagranie koncertu charytatywnego. Uwaga, koncert charytatywny, gdzie zbieraliśmy na leczenie tam jakiejś chorej dziewczynki, już nie pamiętam dokładnie, ale bodajże nowotwór był, cała wiocha zeszła się, zrobili zrzutkę, wszystko poszło na leczenie dziewczynki. My nie dostaliśmy żadnych pieniążków, nie chcieliśmy, zrzekliśmy się całej swojej garzy. W zamian za dobrą reklamę, w zamian za polecanie nas na imprezach, no i z gwarancją zagrania jakiś tam Andrzejek potem i tak dalej. Na pod nogami biały przedłużacz,
zwinięte kable jak cholera, raczej nie zwinięte, totalny rozgardiasz. Jeszcze nie było tej świadomości o ładnej scenie. I mały komentarz na koniec. Po imprezie, którą zagraliśmy za darmo, dzwoniła do nas ta sama osoba z pytaniem: cześć Jerzy, chcielibyśmy, żebyście zagrali imprezę urodzinową. Ile chcecie za to? Dwuosobowy zespół 100 km od domu. Powiedziałem pani, że 1000 zł. Usłyszałem: ile? No i na tym skończyła się nasza rozmowa. Zupełnie nie docenili ludzie tego, że graliśmy za darmo. Nie chcieli nas wesprzeć, nie chcieli nam zapłacić. No niestety. Stwierdziłem, że w taki sposób działać po prostu nie będę. To było jak po prostu policzek w twarz. Za tobą pójdę nawet w ogień. Ten wokalizer, słuchajcie cały czas. Wesele, wesele, Lubin, żółta karteczka z dedykacjami. Jak widzicie, 50 już nie ma. Na zdjęciach została sprzedana bodajże za 1300 czy 1500 zł. JRX-y setki. Setki albo 125, nie widzę stąd, nie pamiętam dokładnie. Z jamaszkami jest 15E na górze. Brzmieniowy filtr grzebieniowy, tragiczna jakość dźwięku, ale dla mnie liczyło się głośno wtedy, głośno. Wodę, jeśli chcesz, czy wiesz? Sylwester. Właśnie w tamtym miejscu, w którym graliśmy wtedy koncert plenerowy, festen, czy też zabawę. Zobaczcie, ile ludzi. Pełna sala, doskonała zabawa, rewelacyjna zabawa. Muzycznie tutaj się naprawdę już z naszej strony dużo zgadzało. Na scenie dymiarka po raz kolejny inna. Co roku się psuły, nie wiem dlaczego. Ale spójrzcie, na scenie subwoofer z zestawu Logitech HZ5500. Myślałem, że jak w pokoju tak fajnie łupie, to że na scenie też będzie. Uwierzcie mi, ani trochę. Ale małe satelitki z Z5500 przydały się jako front fill. Zaraz zobaczycie następne zdjęcie. No i jako odsłuchy je wykorzystywałem. Nie trzeba było targać wieży. Na dole po lewej, po prawej właśnie spójrzcie sobie na te Logitechy. Stoją tutaj jako front fill, dogłośnienie tą jakością dźwięku. Ach, gdzie ta świadomość muzyczna jest z tamtych lat. Kable wiszą znowu, mogę je schować, spójrzcie, w Spidera. I już miałem wtedy przełącznik nożny, pedał. Mogłem to wszystko ładnie pochować. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że się spieszyliśmy. Pamiętam, że się spieszyliśmy jak cholera. Czy z takiej nieświadomości? Kable nawet do paczek bym pociągnął dzisiaj, inaczej owijając je o statyw. No ale cóż, było jak było. Segregator ze mną na scenie, śpiewałem wtedy przyśpiewki. Nie miałem ich zrobionych w tekstach. Rok. Olbrzymi przełom. Tutaj na scenie już pierwszy raz, jako Oasis, nasze pierwsze wesele. Był to kwiecień 2015 roku. Pamiętam do dzisiaj. Tu już były czasy, że powiedziałem jakość ponad wszystko. Ogromne inwestycje, ciąg dalszy. Bo z racji takiej, że ciągle dochodziło sprzętu. Kiedyś na pierwszej imprezy jeździłem Hondą, sedanem dwuosobowym. Potem kupiłem Berlingo. Mówiąc do żony, zobaczysz kochanie, auto na lata. Na lata, jak się okazało. Po półtora roku brakowało na pacę miejsca. No z racji takiej, że na Berlingo wzięliśmy kolejny kredyt, a potem z Berlingo kupiliśmy jeszcze nagłośnienie od pana Drausa. Petarda. Do dzisiaj zresztą używane przeze mnie i nie zamienię na razie na nic innego. No ale ten bas HF19 jest ogromny. On stał po sam dach w tym Berlingo. Zresztą spójrzcie na tej sali. Stoi w pionie. Co śmieszne, nie wiem z czego to wynikało. Pewnie z mojej świadomości znowuż muzycznej. Ten bas, grając w sufit, grał wtedy najlepiej. Był jakiś taki kocioł na tej sali, tragiczne akustycznie miejsce, że nie dało się tego inaczej ustawić, po prostu. Widzieliście kiedyś bas grający w sufit? Zresztą fale basowe się rozchodzą i tak dokulnie, no ale wylot z tuby był sufit. Nie wiem, co mnie wtedy skusiło, żeby tak to ustawić, ale spójrzcie, kable już Styrosa schowane w statyw, tak jak trzeba. No na rampie wisiało to, co wisiało, na więcej oświetlenia nie było mnie stać, dorabiałem się krok po kroku, ale już kable z listwą przypieczętowane na górze, baner powieszony, ładnie, równo naciągnięty. W takim imageu scenicznym graliśmy
kupę lat praktycznie do tamtego roku. No, oświetlenie się zmieniło, ale to zobaczcie później. Codziennie rano jest banana, bo w moim sercu jest Agnieszka. Tu już były czasy jako Oasis, fame rozchodził się olbrzymio, ja tam mocno marketingowo działałem, zrobiliśmy fajne demówki, zrobiliśmy fajną stronę internetową, sporo klientów, zaczęło nas polecać pocztą pantoflową i to są imprezy w ogrodziskach, w miejscowości, w której zgraliśmy chyba z 10 razy, rok po roku praktycznie i w ciągu roku kilka imprez, rewelacyjni ludzie, rewelacyjna zabawa, oni nas tam po prostu kochali. I tutaj słychać olbrzymi plus grania ze stylów. Mogę sobie puścić refren, puścić, ta Jerzy, puścić ze stylów, zagrać refren kilka razy, wyłączyć bas, wyłączyć perkę, tak jak robiłem to wtedy w Tyrosie i prosiłem, żeby ludzie śpiewali razem ze mną. Uwierzcie mi, wchodziło petardastycznie. I jeszcze raz! I na Tyrosie nie było problemów, żeby włączyć perkusję w timing. Na Genosie się czasem zdarza nie trafić. Tutaj wrzesień bodajże 15 roku, wesele kolejne, które wpadło z polecenia, wesele w Środzie Śląskiej w hotelu Helon, bodajże graliśmy tam dwukroć, kolejne wesele też było z polecenia właśnie z tego, więc impreza była rewelacyjna. Niestety nie miałem za długich kabli jack i musiały być tak naciągnięte, nie dało się ich schować w statyw, żeby dosięgły, pamiętam. Jamaszki, natomiast tutaj muzycznie się naprawdę wszystko zgadzało, na froncie drałcy grały konkretnie, style już miałem fajnie opracowane, fajnie zrobiony repertuar, Klaudia też radziła sobie wokalnie coraz lepiej, ja sobie radziłem wokalnie coraz lepiej, no wszakże rok później już robiłem live ze studia, na dole po prawej widać raka, w którym były dwie końcówki, drałca procesor, który używałem prawie po dziś dzień, no i brzmiało to naprawdę rewelacyjnie. Nagranie z lustrzanki, sorry, no ale takie czasy. Nossa, nossa, así você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hey. Fabryczny. Kolejny fabryczny. Yeah.
No i właśnie 2015 rok, jeszcze okres, gdzie nie miałem fajnego oświetlenia, ciągle używałem to samo, widzicie jak mrugało w rytm muzyki, olbrzymi kolor, tam były bardzo mocne reflektory, no ale świeciło jak świeciło. Żadnego sterowania DMX wtedy nawet nie myślałem, żeby ogarnąć, na razie miało się muzycznie wszystko zgadzać, no i brzmieniowo naprawdę na froncie się wszystko zgadzało. No repertuar jak repertuar, jak to mówią, mała, wiejska, czasami chamska impreza, ale takie są najlepsze. Pamiętam ciebie mało. W ogóle mieliśmy patent, że chcemy występować w szelkach. Klaudia wprowadziła taką nowość, będą szelki, biała koszula. Co się okazało, ja zapomniałem białej koszuli, Klaudia zapomniała szelek, a pamiętam do dzisiaj, spójrzcie, jak mam naciągnięte spodnie. Jak mi ta szelka strzeliła w łeb, to powiedziałem, że nigdy więcej szelek nie założę. Szesnasty rok. Kolejny przełom. Spójrzcie, jak szybko się rozwijałem, przynajmniej starałem się. Berlingo było za małe, kupiliśmy Citroena Jumpiego. Kolejne... Wtedy pamiętam, auto kosztowało 33 tysiące. Kredyt w banku skonsolidowaliśmy Jumpie... Berlingo, które miałem z Drausami. W sumie 78 tysięcy w gotówce. 140 tysięcy do oddania, olbrzymie odsetki. Dzisiaj bym takiego kredytu w życiu nie wziął, ale gdybym go wtedy nie wziął, to dzisiaj bym nie był w tym miejscu, w którym jestem. Udało się zrzec tam ubezpieczenia, wyszło do zapłaty 115 czy 118. Płacę zresztą po dziś dzień, zostało jeszcze 20, ale to się w tym roku zakończy. Nieważne, bardzo ważne było dla mnie to. Citroen Jumpy 2008 rok, rewelacyjny samochód w stanie salonowym, słuchajcie. Przypomnę tylko, że my, to znaczy ja z kuzynem pojechaliśmy go oglądać, oboje pracujemy w sklepie z częściami samochodowymi. Z racji takiej, że pracowaliśmy do 18 czy do 17, na miejscu byliśmy o 21 go oglądać, było już ciemno. Słuchajcie, to auto miało przebieg autostradowy. Silnik był w opłakanym stanie. Co śmieszne. Nie wykazywało na miejscu żadnego problemu, żadnego dymka. Palił od strzała, zimny, ciepły, zero śladów wycieków, auto w stanie wizualnie salonówka. Problem był tego typu, że nie zajrzeliśmy pod spód. Nie było jak, stacje były zamknięte. Co się okazało, kiedy pojechałem na pierwszy rozrząd i wymianę filtrów olejowych, jako człowiek pracujący w sklepie z częściami, no świadomy jestem swoich rzeczy, swoich praw, no i przede wszystkim tego, jak się zdba o samochód. Pojechałem do warsztatu wymienić rozrząd. Okazało się, że impreza była na 12 koła. Sprzęgło, dwumasa, rozrząd, filtry, turbosprężarka, intercooler. Wszystko było uwalone olejem, jakieś wtryskiwacze pomontowane, natrytki, dużo rzeczy. Kręcony przebieg auto, zakonserwowane było od spodu, rurka, pamiętam od wybasto zgnita, masakryczny przebieg. Po wtopie z tym samochodem powiedziałem, że nie kupię nigdy więcej żadnego używanego samochodu do firmy. Auto kosztowało mnie w sumie 33 koła plus 12 tysięcy złotych wsypanych. Tydzień czy dwa po zakupie w samochód, zresztą auto stało 2 miesiące na warsztacie, więc można powiedzieć 2 miesiące nie jeździłem autem, no i 2 miesiące ciągle do niego dokładałem, tylko wyrok na klatę, wyrok na klatę, wyrok na klatę. Auta nie udało się oddać, bo ktoś mnie machnął na fakturze wpisali 25, włożyli ją do środka, nie sprawdziłem, nie chcieliśmy, no nie mogliśmy już go oddać, bo byśmy na dzień dobry byli 8 tysięcy w plecy. Liczyłem, że zamknie się to kwotą 8 tysięcy, niestety zamknęło się 12. A 2 lata później zrobiłem jeszcze wtryski, 4 nowe i pompę wtryskową regenerowaną, bo tam się pompy regeneruje, no, nową no nie było mnie stać, 4,5 tysiąca złotych kolejne. A rok później 2 skraplacze klimatyzacji, 2 wentylatory, no i do dziś dzień nie włożyłem ani złotówki poza filtrami i olejem. Ale wszakże, żebym wiedział, to kupiłbym pewnie, no nie kupiłbym nowego autosalonu, bo po prostu nie było mnie na nie stać. No ale wybrałbym inny egzemplarz, dzisiaj nie dałbym się już to wrobić. Więc uważajcie, bolało mnie to podwójnie, bo zostałem oszukany na samochodzie, na fakturze za ten samochód, wziąłem go na kredyt i kosztował mnie fizycznie dużo, dużo więcej. No potem jeszcze tablice rejestracyjne, które zobaczycie na kolejnym zdjęciu, to był dla mnie taki symbol luksusu, 1300 zł imienne blachy, zresztą używam na drugim aucie do dzisiaj, D1 Oasis, D0 Oasis, no i cóż. Oklejenie tego auta wyszło 5400. Olbrzymie inwestycje. A w tle ostatnia aranżacja, jaką nagrałem na Tyrosie 4. Pasuje rewelacyjnie. Będziemy się zbliżać powoli do końca filmu.
I tutaj już imienne blachy, jeszcze nie oklejony. 16 rok, nowy wygląd sceniczny doszły. Reflektory Iron Par doszła, dekoracja światłem, co widzicie już ze mną na scenie. Cała sala, z tego co kojarzę, też już była oświetlona. W 15-16 roku właśnie taka usługa dołączyła do naszego portfolio usługi dekoracji światłem. Nowe screamy, dwa białe, podświetlone zresztą wieczorem, jak już nie było widać tylu przewodów. Całość prezentowała się rewelacyjnie jak na tamte czasy. This mist covered mouth. 18 rok, to co mówiłem. Leasing. Nowy samochód Ford Transit. To już był okres, gdzie przez 2 lata nasze usługi dekoracji światłem wystrzeliły w powietrze. Kupiliśmy napisy love, ścianki ślubne, usługi tańca w chmurach, zaangażowałem w pracę żonę, szwagra. I 2 auta kursowały co weekend. Potrzebowałem koniecznie drugiego auta, gdy świeciły nam 4 czy 5 sal w jeden weekend. No wyobraźcie sobie, że ciężko było jumpim zwieźć wesele, z którego grałem, potem pojeździć po salach, bo ciągle trzeba było robić przystanek właśnie w garażu, który widać przede mną. A mając Transita, dało się zebrać 3, 4, a nawet 5 sal do jednego auta. Na raz. Do dzisiaj zresztą używam obydwu samochodów. Rewelacja. No i blachy imienne oczywiście. Oklejony zresztą też już tutaj. Dużo taniej, bo wyszło chyba 2,5, a bardziej efektownie niż jumpy, którego zresztą widzieliście na moim prywatnym profilu, czy też na fanpage'u facebookowym. Our home now for me. Tutaj fotka z targów ślubnych. Co roku wystawiamy się w hotelu Kubus w Legnicy, zresztą w Głogowie też. Na targach ślubnych jesteśmy zapraszani przez hotel. No cóż, tak wygląda moje stanowisko. Mega fajne, kolorowe, profesjonalne, interaktywne. Gobosy, roll-upy, napis love, dekoracja światłem, muzyczne usługi, wyświetlacz ze mną. Wszystko jestem w stanie zaprezentować klientowi i opowiedzieć. I wizyta na takich targach ślubnych, marketingowo powiem, że zawsze się opłaca. Zawsze się zwracało i nigdy nie żałowałem. Nigdy. Tutaj już zlepek zdjęć z naszych realizacji. Jedna fotka z zespołu. And always will be. Realizacji w tych latach obniżenia ilość. Ja na akordeonie, sympatyczna fotka zawsze przed pierwszym tańcem. Idziemy jeszcze na toast z akordeonem. Troszkę wesołego humoru wprowadzić, rozluźnić imprezę, rozluźnić atmosferę, no i wyjść z tej górnej sceny często z podniesieniem na ten sam poziom do ludzi, uśmiechnąć się, zagrać na akordeonie, żeby widzieli, że ty też umiesz grać. Uwierzcie mi, rewelacyjną robotę to robi i swoi ludzie od samego początku. Turn to your wellies and your farms. Kolejna porcja realizacji. I to jest widok już sceniczny z 2019 roku, z listopada, gdy zainwestowałem kolejne kilkanaście tysięcy złotych w 4 głowice ruchome, bardzo mocne, na żarówkach 3R, do tego czarne kratownice, malowane proszkowo, quadro 290, napis love, dekoracja światłem całej sali, maszyna do ciężkiego dymu, 2 pionowe wyrzutnie, no kilkadziesiąt tysięcy na scenie stoi, ale to robi olbrzymią, olbrzymią robotę. Przypomnę, że płacę leasing, płacę kredyt, płacę ZUSy, podatki, mam rodzinę, żonę, dwójeczkę, wtedy jedno, dwójeczkę dzieciaków wtedy, a głowy kupiłem za gotówkę, da się. No longer burn to be brothers in arms. I to zdjęcie więcej mówić nie musi. Ostatnia wizyta chłopaków Maćka i Andrzeja w Akademii Keyboardu, znaczy ostatnia, najświeższa, bo to nie ostatnia. Doszedłem do tego etapu, że otworzyłem Akademię Keyboardu, miejsce, zresztą co wam będę opowiadał, wiecie jakie to jest miejsce. Przyjeżdżacie do mnie na indywidualne szkolenia, robimy sobie wspólne fotki, wrzucamy w social media, za co wam ogromnie, ogromnie dziękuję. I ludzi, których bardzo doceniam, którym dziękuję za to wszystko, no wszystkich oczywiście pokazać nie mogę, ale tych najwierniejszych, dzięki nim jestem właśnie tu, gdzie jestem. Fruitless fields of distraction, baptisms of fire. I witness your suffering.
Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że film był mega, mega inspirujący. On jeszcze będzie trwał kilkanaście sekund koniecznie. Zobaczcie do końca. Siema. As the battles reach higher and the... Tutaj bardzo fajnie jest ustawiona ekwalizacja w Tyrosie. To jest Tyros 4 w tle cyka. Ekwalizacja plus bardzo fajnie zrobiony styl, zresztą mój autorski, mojej produkcji. Już wokal całkiem czyście, nie ma tej nosówki, prawda? Da się, da się. Ostatnie nagranie na Tyrosie 4. Oh, they hurt me so bad. In the fair and alarm. You did not desert me. My brothers in arms.